A zatem, proszę Państwa, myślę sobie ja, że nie ma doświadczenia poza dyskursem. Nie ma jakiegoś tam doświadczenia w środku, które jest zielone i ma czapki, które ja opisuję, gdy mówię. To, co opisuję, konstytuuje moje doświadczenie. Radykalny konstrukcjonizm, proszę Państwa, w wersji człowieka, który się zapał, na przykład, Richard, mówi, proszę Państwa, że to narracja jest źródłem świata. Nie narracja opisuje świat, ale narracja konstytuuje świat. Ja tak radykalny nie jestem, ja sobie raczej myślę, że to jest bardziej proces dialektyczny. Ja, proszę Państwa, również myślę sobie, że analiza narracji, a zatem tego, co człowiek mi opowie, jest, proszę Państwa, badaniem, które skupia się na tym, kogo ja badam, a nie na mnie i na moich modelach, czy moich wyobrażeniach, czym jest depresja, czym jest doświadczenie, czym jest cokolwiek innego.